Hej ho, hej ho, following by się szło. Kochani, witam was serdecznie z tej strony Shiro. I tak, dobrze widzicie, wracamy do The Following. Jest to chyba trzeci odcinek. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest trzeci odcinek. Z gry Dying Light The Following. Mam nadzieję, że niedługo już nam się uda przejść to cholerstwo jak najszybciej. Widzę tylko, że coraz bardziej nas te gnoje tu próbują zeskamować. No nie. Ale dobra, już teraz nawet się tak zbytnio nie przejmuję tym. Won do piekła. Piekła. Nigdy nie lubiłem jazdy do elektrowni, ponieważ tak już ma pana droga, że to szok. Po prostu nie pamiętam. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Pik. Raz. I no raz. Gorzej, jak mi się paliwo zaraz skończy. Dobrze, jak mi się... Ała! Proszę przestać mnie bić po twarzy. Jestem za piękny. O, tam z boku do mnie leciały. Tylko mówię, ja nie wiem, czy ja dobrze jadę. Pewnie nie. Pewno nie. Na pewno nie, bo mam teraz to na południu. Zaboli, wiedziałem. Szybka zmiana trasy i lecimy. Dobra, trzy poziomowy pościg. Jeszcze jeden i będziemy mieć komplet? A no, chyba tak. Najgorsze jest, że jak zaraz wpadniemy w jakieś drzewo czy inny bój, to będzie problem. Au! Gnoju, przestań mi rodzinę prześladować! Przestań, Kayla! No, 38 kp. No i po mnie. No tak, to się właśnie kończy jeżdżenie w nocy. Na dwój mi to było. Na dwoje babka wróżyła. Na dwoje babka wróżyła. Myślę, że to jeszcze przeżyje. No nie mów ta. O, myślałem, że to jebnie. Ale nie było. Au. Zerki, że się przymknąłem delikatnie, ale myślę, że jest to dosyć przymusowe, jeżeli chodzi o... No i dupa. No i dupa. Ale było blisko. Dobra, wiecie co? Ja sobie teraz zrobię chyba jednak mapę. Tak by było w sumie najlepiej. No tak, elektrownia jest na południu. Tylko jak się do niej dostać, to jest pytanie za milion punktów. To jest elektrownia. A trasa jest tu w sumie kręta. Ale jeżeli byśmy się dostali... Czekajcie, to wyjdzie? Powinno wyjść. Bo to jest niby też droga, bardzo, bardzo kręta. Bardzo, ale to bardzo kręta. To byłoby ciężej się dostać. Aczkolwiek, jeżeli byśmy się dostali tu... Ale nie, to jest bez sensu. Dobra, dotrzyjmy po prostu w ten punkt. Dotrzyjmy w ten punkt i myślę, że jakoś pójdzie. Już tam na punktach legendy w tej chwili nie zależy, więc luz. Podejście numer 2. Koszmary razem z nami. No i oczywiście zaczynamy znów pościg i pogoń. Pogoń Szczecin. Au, 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 au. No ciekawe, kiedy ja teraz umrę. Paliwa mamy niewiele, oj, niewiele. Może się uda? O, proszę. No, dawaj. Kurde. Nie wyszło. Kurde, nie wyszło.
ewidentnie nam to nie wyszło. Skacz to, dziady jedne. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. To jest to miejsce, do którego chcieliśmy dotrzeć, prawda? Prawda. Au, zostaw mnie! Zostaw mnie! Gnój. Ja jestem ciapąg. O kurwa, prawdziwy ciapąg. O nie, kolejny prawdziwy ciapąg. Dobra. Wracamy na tory. I chyba ich zgubimy. Mam nadzieję przynajmniej. Opak. No dobra, robi się problematycznie. Won gnoju. Jadę won. Au! No gnoju, przestań mi rodzinę prześladować. Mówię, nienawidzę The Following. Bo nie mogę grać w nocy. Nienawidzę The Following. Kto wymyślił grę z parkurem bez parkuru? Też tak potrafię. Gamonie, kosmouchy jedne. Gdzieś tu jest ten nasz pseudo samochodzik, co? No gdzieś tu w stronę. No nie ma mnie tu! No już, nie widzisz mnie. No kurwa, naprawdę? Bierajcie się. Pal się. No gnoju, pal się. No nie. Au! To bolało. Won do piekła. Piekła. Dobra, koniec ammo. No skacz. Skacz. Co, taki byłeś odważny? Oj, ty się odpal. Zaraz tam się tu dzień zacznie i tego się obawiam. Tego się cholerka obawiam. Wolałbym jednak to robić w nocy. Nie ma mnie, przynajmniej nie dla was. Jest gdzieś tunel chyba, prawda? Tak, to był tunel. Pyk! Dobra, delikatnie nam się samochód spierdzielił. O, dobra, wsteczny. Dobrze, lecimy dalej. Tylko, no nie ma nocy, kurde, nie ma nocy. Trzeba znaleźć jakiś safe zone i włączyć nocy. Ja się nie będę wracał. O nie, nie ma takiej opcji. Głupie, tempe zombie. Głupie tempe zombie. Oho, chyba kończyły się tory. O cholera, shit happens. Dobra, udało się. Serio, mamy już naprawdę mało paliwa.
Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, zabierz nas do Haranu. Wow, 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 wow. W sumie byle nie do Haranu. Też pasuje. Behemoth? Nie słuchałem. To jest jeszcze daleko. Chyba coś tam się popsuło. No w sumie to już możemy skręcać, tylko to jest woda. Tylko tu jest woda. Oj, wolno to jedzie, wolno. Chyba mi to silnik się pokrzaczył. Chyba rozrząd jest do wymiany. Oj, słyszę ropucha. Pit stop. Napraw pojazd. Napraw wszystko. No i co, i działa. Po co to było krzyczeć? Zatankujmy dziczka. Dobra, starczy. Do następnej stacji powinno starczyć. I leci. Pyk. Uwielbiam to robić, serio. Pyk. Ropucha? O kurde, dobra. Oberwaliśmy sporo. Pyk. Pyk. O nie, poślizg. Po palcu. Ciężarówkę to ja zawsze oblukam. No, przestań. Kyle, wysiądź. Nie wchodzimy. Jak nie każe, to nie wchodzimy. I znów 2 na 10 bym powiedział. Ale benzynka jest. Śrubki. Gdzie ty masz tutaj bak paliwa? Nawet było coś. No tak, bo przecież kurde, autobusy mają z tyłu maskę, nie z przodu. Czy maskę? Silnik. Dobra, gdzie teraz? Gdzie teraz desny cholery? Prosto i cały czas prosto. Dobra. Da radę zrobić. Kolejna ciężarówka, ale dobra. Walił to pies. Au. No, Jezu, płomienie takie cię bolą, naprawdę. Przez ogniska skakałem w dzieciństwie, a ty co? Delikatniusi, cholera jasna. Tu jest jakiś save zone, tu jest save zone. Jest, kurde. Z buta wjeżdżam, cyk. Nie ma prądu chyba. Pytam, co to za symbole? Co to za symbole, ja się pytam. Dobry. Toalety. Własnie interere. No, tu coś jest, tu coś jest, można się przespać. Można się przespać, tylko trzeba znaleźć jeszcze... Au! O ty gnoju. I co, miło? Miło? Nie, nie masz wejścia, biedak. Ojej, ale mi przykro. Nie, nie jest mi przykro. O, piwnica. W piwnicy jest zazwyczaj najwięcej zabawy. Nie mówcie, że ona tu weszła. Na szczęście nie. No i co? I nie? Nie ma? Nie działa? A no, out of power. Out of power. Dobra, szukamy wyjścia. Niestety musimy najpierw zrobić tego questa z Prundem. Obiecuję, że jak się odwrócę, to zrobię wam normalnie postal w realu. Jak chcę to robić w nocy? Yo, dziki. O kurde. Op. Matka jest Bogiem. Matka jest łaską. Matka jest życiem. Co tu się do diabła dzieje?
Okej, przecież to jest Kyle Gray. Miło cię widzieć. A to? To jest błogosławieństwo matki. Jeden z bezlicy. Świetnie, muszę go o coś zapytać. Nie waż się przeszkadzać. Jego modły nas tu ochraniają. Nie rozumiesz? Dobra, dobra, nie będę mu zawracał głowy. Ale mam coś dla ciebie. Bilal przesyła pozdrowienia. A to drań. I to tyle? Można przywrócić zasilanie? Potrzebujesz czegoś jeszcze? W sumie tak, skoro już pytasz. Kiedy ten stary rupieć uległ awarii, musiał walnąć główny przełącznik. No i teraz trzeba go zresetować. Gdzie on jest? Wewnątrz tamy. A ja już tu prawie kończę, więc im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Matka jest dobre. Matka jest dobra, luz, tylko tak. Po pierwsze to wam kurde nie ufam. Raz. Zrobiłbym to normalnie jak... Dobra, nie będę tego mówił, film ściągnął. Tyk. Tyk. Podobno matka jest życiem, to proszę mnie zostawić. Nie, tu nie ma. Oj, ty chyba żeś na palcach teraz stanął. No, naładuj się. A zresztą się będę z wami bawił. Z tobą się jeszcze zabawię. Ta rurka mi nie pasuje w twoich dłoniach. Dobra, gdzie jest ta tama? Tama jest tu. Benzynka. Pusty. Pusty. Próbeczek więcej? Dobra. Mnie nie widzicie, przestańcie. No dobra. To bierzemy się za robotę, co? Bierzemy się za robotę. Chodzimy. No witam pana. Kurwa mać, czemu nic nie jest proste? Aha, i po co ci to było, gnoju? No co mnie walnęło, przepraszam bardzo. Nie wiem, co to było. Dykaj, gnoju. O, wspaniały kruszący młot. Młot. Czy to jest ten przełącznik tu? Nie. Czemu ty nie możesz... Ej, nie kapuję. A, tu jest przełącznik. Ali, jestem w środku. Zaraz przestawię przełącznik. Świetnie. Ale to nie działa, kolego. Spróbuj znaleźć główny przełącznik awaryjny. Musi tam gdzieś być. Proszę, pośpiesz się. No dobra. As you wish. Dużo ropuchy. Dużo ropuchy. Ała. Bezlicy mówi, że musimy się zbierać. Proszę, postaraj się skończyć jak najszybciej. No staram się. Ale to chyba nie tu. Ty tu? Tu. Aha, czyli co? No to jednak musimy, kurde, bawić się w kanalarza. Nie, wy się potopiłeś, ta. Dobrze wam tak. Boże, nienawidzę tego. Ja też nie. Ja też, panie Crane, tego nienawidzę. Sporo się ich potopiło. Mam nadzieję, że tego koszmarów tu nie będzie. Nienawidzę kanałów. Jest zbyt mało wąskich, czy zbyt dużo wąskich pomieszczeń. Nie zbyt mało, zbyt dużo. No dalej. Go, go, go. Cover me. Off from above. Dobra. Panowie. Udało mi
Nie wiem, co się tam dzieje. Brzmi strasznie. Powiedz, co ci się tam dzieje? Ja ci mogę powiedzieć, jak chcesz. Właśnie odbywa się akt seksualny, niedobrowolny. No. Już możemy zaczynać. Teraz. Ja nie powinienem nawet shotguna marnować, ale lubię, jak się czaszki rozłupują. I skopa. No jest! No jest bezpiecznie. Dobra, chyba jest już bezpiecznie. Jezu, co tu się działo? Nie wiem. Powiedział, że musimy już iść. Zaprowadził mnie tutaj. Kazał mi wejść i zamknąć drzwi na klucz. Teraz jest martwy. Niech matka błogosławi jego duszę. Chodźmy, Ali. Mówiłeś, że musisz jeszcze coś zrobić, nie? Tak, prawie skończyłem. Muszę tylko coś jeszcze poprzełączać. Popilnuję cię, gdy będziesz to robił. Gotów? Tak. Chodźmy. Im szybciej dokończymy, tym lepiej. No chodź. Chodź, nie narzekaj. A jednak miałeś jakieś lico. Ja bym wziął tą maskę. To mi się podał za bezlicego. Patrz, ja to poprzełączam. Cyk, cyk, myki, orzeszki. Ale masz narzędzi. Uhuhu. Tam widziałem alkohol. Sam mam taką butelkę. Dobra. Powiedzmy, że jestem twoim bodyguardem. Dawaj, dawaj. Rób, co masz robić, przyjacielu. Umiejętności, poziom kierowcy, no dobra. Już prawie gotowe. No, chodźcie, Kciusie, chodźcie. No dawaj. Dawaj, pokaż klasę, pokaż, że masz jaja. Ja mam większe. Żartowałem, nie mam. Mam, ale nie teraz. No gdzie... No gdzie, skąd? Leczy. Kurwa mać. Ile was tu? O kurwa, nie mam. Kabum. No, umieraj. O, jest moja broń. Pyk. 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 Tak się robi hip-hop. Chodź to teraz, no, dawaj cwaniaczki. Ja mam swojego shotguna, nie zawaham się go użyć. No pospiesz się, kutasiarzu. Nie mam apteczek już. Potrzebuję jeszcze trochę czasu. To mnie tu nie dosięgną. Ale nie chcę ci nic mówić, ale masz problem. I to bardzo... O kurwa, ja też mam problem. Zaraz, zaraz, zaraz kończ. Kończ szybciej, proszę cię bardzo. Bardzo cię proszę. No jak spierdzielają. Gnoje. I co teraz? Siema. Uderzysz mnie? Nie uderzysz mnie. O, umrzesz sobie po prostu. Czyli co, zasilanie wróciło na dobre? Na razie działa. Ale to stary, przerdzewiały i awaryjny sprzęt. Niczego nie mogę obiecać. Niech będzie, ja się zbieram. Idziesz ze mną? Nie. Tu jest bezpiecznie, tak? Pokręcę się tu, popilnuję tego złomu. Wiesz, żeby nie przestał działać, jak tylko się odwrócę. No dobra, spoczyj. Żony do przybysza, spoko. Tylko tak. Ja chcę iść teraz do safe zone, ponieważ chcę noc. Chcę nockę.
najszybciej. To ważne. Zaraz, zaraz, mam skrzynki i to takie fajne. Takie uber fajne. To skrzyneczko mi pokażesz? Uuu, flary! Dzień dobry i amunicja. No i takie skrzynki to ja lubię. Naprawdę aż przyjemnie jest otwierać w ogóle te skrzynie. O. Trudny zamek, no. Znajdźcie mi godnego przeciwnika. A tu? Kucio! Nic nie ma, nic ciekawego przynajmniej. To wzięte. Paliwo, paliwo, ja chcę paliwo, chcę dużo paliwa i innych części. Dobra, ale więcej tu nic nie ma. Idziemy się przespać. Wow. I cyk. Weź przestań. Ja tu jestem parkurowiec. Dobra, czy to jest już safe zone w tej chwili? Chyba nie. Czy jest? Jest safe zone chyba. Oj, przepraszam. Chciałem to zmutować, ale chyba mi się nie udało. Złapał mnie tutaj taki dziwny kaszel. Czasem tak mam. Ej, dobra, zamknij te drzwi. My tu chyba nie obszukaliśmy niektórych rzeczy, nie? To jest już teoretycznie safe zone, z tego co widzę. Gdzie jest Wyrko? Halo, panie Wyrko. Wyreczko, ty moje. Wyrka nie ma w piwnicy. Jest chyba na piętrze. Wyrunio. Nie, jest na dole. Ale w jakimś dziwnym miejscu chyba jest. Pod łazience? No raczej nie. Ej, serio. Wydawało mi się, że było na... A, tu jesteś, no dobra. Dzień dobry. A raczej dobranoc. Okidoki. Mamy co chcieliśmy. Znajdź teraz wyjście na dach. Tu jest wyjście na dach. Bryka stoi. No i co? Znów musimy się jakoś doczłapać z tego co widzę. To miejsce. Odpalaj brykę. Jedziemy. No tam był piralek. Dużo piralka. No nie wiem, serio. O kurde, to chyba nie tu. No i dziękuję, punkty. Może będę żył nawet. Jak my jechaliśmy ostatnio? Nie mam pojęcia. Cześć, mały, co tu się dzieje? Gdzie są twoje rodzice? Nie żyją. Boję się, proszę pana. Tu coś ze mną jest. Gdzie jesteś? W magazynie, przy tamie. Pomoże mi pan? Proszę mi pomóc, proszę. Trzymaj się, mały, już idę. Spadaj, kaszajadzie, nigdzie nie idę. To ja tu decyduję, Kyle. Proszę mi tutaj o questach dorywczych nie decydować. Dobra, może się uda. Nie mówcie, że jakimś cudem, co? A nie, to jest safe zone obcy. Kurde, ja myślałem, że to nasz. Chciałem powiedzieć, nie wiem jakim cudem, ale chyba dojechałem do stacji benzynowej, ale jednak nie. Już skończysz? Oła. Dobra, chyba zgubiliśmy pościg. Amen. Bardzo mnie to cieszy. Żeby teraz nie wpaść w kolejny. To chyba nie jest realne. To chyba nie jest realne, co? Nie wpadać w pościgi. Dobra, bawimy się w ciapąk ponownie. Nawet dobrze jedziemy, o dziwo. O dziwo, nawet dobrze jedziemy. No, następna stacja. Stacja benzynowa. On nawet sam jedzie, nie muszę w ogóle skręcać, patrzcie. Widzicie? Normalnie prowadzi minutowy. To jest świetne.
To jest świetne. Jedzie pociąg z daleka. Kurde. Kurde. No nie. Ten fragment jest zły i zabójczy. Ale to ja jestem Sprite, a oni są pragnienie. Ups. I Ciapong wraca na tory. Oczywiście. Nie mogło być za lekko. Tylko zaraz tutaj będzie tunel. Jak tu będzie tunel, to jesteśmy w tyłku. No i wykrakałeś Shiro i to dosadnie. Ja się czasem za swoją głupotę to naprawdę zastanawiam. No i to będzie chyba dłuższy odcinek. No tak teraz was nie zostawię. Tak, teraz was chyba nie zostawię. Przynajmniej chyba. Nie wiem, jaki to jest quest. Tą stronę, dobra. Chyba tu. Albo i nie tu. Wróć do Razira. Dobra, mieliśmy do Razira wrócić. O nie. Wysoka trawa. To jest jak król rzeczny niebezpieczny. No weź, ja tu jadę przez jakieś góry, doliny. Bóg wie co jeszcze. Nie. No przestań. Don't do that. Please, stop. Przestań. No dobra, tu jest światło. Co, miło wam? Gnoje? Bardzo tak dobrze. Zgubcie mnie. Albo mnie zgubicie, albo ja się zgubię. I cyk, przez pola. Rolnik szuka żony, część druga, ała. Dobra, chyba się udało. Patrz. Cyk, dziadu. Parkowanko, cyk. Pykło. Dobra, kochani, ale to na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się, no i hej.